parametro F5. Jesteśmy po dwóch porcjach kwasu. Zobaczymy, co się dzieje. Zobaczymy, co się dzieje. Trochę już podkarmion na jesień, na czerwienie. Było trochę warozy. Zobaczyć, czy są jajeczka. Nic nie widać. O, to sobie ładnie podają pokarm. Super. Też jest nodzik, czerwieni widać, dobrze, ale coś jest potrzebne. O, tu coś jest. Na pewno czerw jest, grzeją, bo jest ciepło w ulu. Wygląda. Tak, są jajeczka. Super. Dobrze. Pytanie, czy jest zaroza. Tutaj widać pokancerowaną pszczółeczkę. Ilości sztuk 1. Patrzmy dalej.
mamy, to mamy. Też mamy czerw. Pięknie. Super. Są larwy. Dobrze. Dzisiaj jest niedziela, a kwas był dawany 15 ml. Czwartek. Co jajeczka, matka jest, tak? Nie wiem, czy dawać im jeszcze raz. Trzeci raz. Kwas. Trzeba wstać już na tym, co jest. Tylko podkarmiać. Tak. Są larwy, a tu jest pełna. Pełna larw. Jeszcze mają, wszystko mają. Dobrze. Jak widać, nie są przykryte jakimś kocykiem na zimę. I w tej rodzince kocykiem przykry jest w styczniu. Tak, to też jajeczka, są larwy. Teraz jeszcze matki nie widać. Sobie pewnie chodzi na to. O, to jest już pięknie wytłożone. Pierzga, jaka ładna pierzga. Dobrze. O. O, jest natura, sobie chodzi. Brawo. Brawo. Ale jest pytanie, czy mrówkowy nie zaszkodził. Tak dalej. Proszę, jeszcze tu jest ostatni plaster. Widać, że ładnie zastąpiony. Szczelki są spokojne. Dajcie dobra. Widać, trochę zagodują do boków, ale to ładnie odchodzi. O, i tu też jest. Zapas mają. Dobrze, dwa razy kwas mrówkowy zbudowany. To jajeczka, czerw. Nie będę ocieplał. Zostają na raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, dziewięciu snowach. To jest bardzo dużo, no ale
ao rabo. Može ima čepla, može ima. Trzy rodzinki. W jednej będzie festa cieplona. Tak. Jedna będzie tak sobie, a tą planowałem ustawić bez ocieplenia na aż do stycznia. I 1 stycznia przyjść, ocieplić od góry. I tak chyba zrobię. Na zasadzie doświadczenia. No to jest podkarmiaczka. Tyle, no dobra, będę powolutku sprząta, jeszcze raz przeglądałem, czy widzę warozę, czy nie. O, już.